Unikatowa wieża artyleryjska w Głogowie została wpisana na listę zabytków. Cieszą się regionaliści oraz lokalne władze. Jednak aby fort można było bezpiecznie zwiedzać, jest jeszcze wiele do zrobienia. Fort Malakow, potocznie nazywany przez Głogowian barbakanem, to wieża artyleryjska, która powstała w połowie XIX wieku. Jest to wieża, która miała na celu bronić Głogowa od strony północnej, jak i osłaniać rzekę Odrę przed atakiem nieprzyjaciela. Także wieża ta jest, można powiedzieć, unikatowym zabytkiem nie tylko w skali Głogowa, ale również w skali naszego kraju. Jest to jedna z czterech wież tego typu, które się zachowały w Polsce. Regionaliści liczą na to, że teraz uda się ją ocalić od dalszego niszczenia. Fort położony jest w ustronnym miejscu, dlatego stał się schronieniem dla osób bezdomnych oraz miejscem imprez. Teraz miasto będzie musiało zadbać o zabytek. Obiekt jest nieco zniszczony, on ma zawaloną kondygnację. Troszeczkę jest spękany, aczkolwiek ze względu na swoją masę, masywność, on przetrwa jeszcze długo i mimo tego trzeba będzie w najbliższym czasie pomyśleć o pewnych pracach wstępnych, zabezpieczających, porządkujących, ale warto już starać się i myśleć o pozyskaniu pieniędzy na jego rewitalizację i zagospodarowanie terenu wokół. W pierwszej kolejności trzeba jednak zbudować bezpieczne przejście do fortu. Teraz, chcąc dotrzeć do zabytku, trzeba nielegalnie przejść przez tory. Miasto podjęło już działania. Jest robiona dokumentacja modernizacji linii kolejowej Głogów-Leszno. Złożyliśmy do projektanta wniosek, aby w tej dokumentacji ujął bezpieczne przejście, czy to ze szlabanami, czy w jakiejś innej formie, właśnie w tamtym kierunku. Fort będzie ważnym punktem na mapie historycznych fortyfikacji. Osoby związane z fortyfikacjami, militaryści w całym kraju wiedzą, że w Głogowie znajduje się tego typu budowla. Często przecież przyjeżdżają do naszego miasta, zwiedzają nasze pozostałości fortyfikacyjne. Głównie właśnie Fort Malakow jest jednym z najpopularniejszych, który jest tutaj odwiedzany przez nich. Zabytek ma być uzupełnieniem w procesie zagospodarowania linii brzegowej Odry, który rozpoczął się kilka lat temu budową mariny.